O, Paweł, chyba musimy porozmawiać. Nakablowaliście na mnie? Już niżej się nie da chyba upaść. Paweł, proszę ze mną. Nagadaliście na niego Kremer? Jezu, on nas teraz znienawidzi. Ale Kremer mu pomoże. No, ja nie mogę. Mam taką nadzieję. Paweł jest wściekły. Uważa, że donosząc na niego, przyjaciel i była dziewczyna zdradzili go. Uważasz, że wszystko jest w porządku? Dobra, to niech mi pani ukaże, ale skończmy jeszcze tę rozmowę. Twoi przyjaciele uważają, że masz problem z alkoholem. A ja uważam, że oni nie wiedzą, o czym mówią. Na pewno. No i co, pani teraz też mi będzie wmawiać, że jestem alkoholikiem? Nie, nie, niczego ci nie będę wmawiać. Chciałabym ci tylko zadać parę pytań, na które odpowiadają ci, którzy mają problem z alkoholem. Proszę, dobra. Chodź. Ale ja nie mam i tak, ale dobra. Siadaj. Proszę pytać. Powiedz mi, jak często pijesz alkohol? Normalnie. To znaczy? Codziennie. A jak często się upijasz? No, ostatnio mocno imprezuję, okej? Czyli codziennie. A doznałeś jakiegoś urazu fizycznego na skutek picia alkoholu? No, to był wypadek, jakoś tak niefortunnie spadłem. A urwał ci się film, jak piłeś alkohol? No, zdarzało się. A powiedz mi, czy musiałeś kiedyś napić się po to, żeby stanąć na nogi? Po poprzednim piciu? A rozpadł się jakiś związek ważny dla ciebie z powodu alkoholu? No przecież wie pani, że tak. Czyli co, jestem alkoholikiem w wieku 19 lat, bo ostatnio trochę mocniej poimprezowałem? Ja nie twierdzę, że jesteś alkoholikiem, ale masz problem z alkoholem. I sam dobrze o tym wiesz.